Pragnę na początku tej Eucharystii przeczytać słowa telegramu, który na moje ręce w imieniu Ojca Świętego przesłał kardynał sekretarz stanu. Jego świątobliwość Franciszek, powiadomiony o śmierci świętej pamięci biskupa seniora Adama Lepy, tytularnego biskupa Reggiany i pomocniczego archidiecezji łódzkiej, przesyła ekscelencji, rodzinie zmarłego i wszystkim wiernym tego kościoła wyrazy ojcowskiej bliskości. Wyraża przekonanie, że do domu Ojca po wieczną nagrodę odszedł pasterz, który gorliwie pełnił swoją posługę w duchu biskupiego zawołania in caritate et patientia, w miłości i cierpliwości. Wraz z uczestnikami liturgii pogrzebowej Ojciec Święty dziękuje Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią świętej pamięci biskupa Adama. Jest wdzięczny za jego modlitwy, dobroć, pracę w Radzie Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu, w Europejskim Komitecie Biskupów do spraw mediów i Synodzie Biskupów dla Europy. Za posługę dydaktyczną i formacyjną na rzecz kandydatów do kapłaństwa. Jego świątobliwość zawierza świętej pamięci biskupa Adama Bożemu Miłosierdziu. Wyprasza wstawiennictwo świętego Józefa, patrona archidiecezji, oraz świętej Faustyny, patronki Łodzi. Z serca udziela księdzu arcybiskupowi, uczestnikom pogrzebu i całej metropolii łódzkiej apostolskiego błogosławieństwa. Łącząc się w modlitwie z Ojcem Świętym, także z mojej strony przekazuję wyrazy pamięci modlitewnej i jedności ze wszystkimi uczestnikami pogrzebu. Pietro kardynał Parolin, sekretarz stanu.